W dzisiejszym odcinku hostuję custom dla 100 wielkanocnych skinów. Pośród tych skinów chowa się Rafa, a moim zadaniem jest odnalezienie go, zanim będzie mniej niż 10 osób. Jeśli lubicie takie odcinki, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, no i oczywiście wpisujcie kod w sklepie Evela. Jak widzicie, ludzie się już zbierają, mamy 58 osób. Ja mam tutaj też skina wielkanocnego, tak jak wszyscy gracze. No i będę musiała, pewnie obstawiam, że 99% graczy będzie miało królika, także będę musiała wybrać tego jednego mojego Rafy króliczka. Widzowie, jak możecie zobaczyć, ja już mam skina wybranego, ale jeszcze się tutaj zastanowimy, czy na pewno będzie to ten skin, ponieważ ja tych skinów wielkanocnych mam chyba kilka, z tego co pamiętam. Na pewno to by było fajne, ale nie wiem, czy to nie byłoby za bardzo strollowane, jeśli chodzi... Ewela nie patrzy tutaj, Ewela siedzi naprzeciw mnie. O, czy Rafa, patrzę i czytam. Mówię tutaj Eweli, żeby nie patrzyła, żeby wam pokazać, o co chodzi. Nie wiem, czy to nie będzie przegięcie, ale dobra, czekajcie, dajmy sobie to. Jak to wygląda w lobby, tak to wygląda. Weźmy sobie, ubierzmy tym razem jakiś plecak. Jeśli chodzi o plecak, no to wydaje mi się, że najlepszy plecak, jaki tutaj mam, wielkanocny. Czy ja w ogóle mam jakiś wielkanocny plecak? Dobra, znalazłem. Coś załóżmy, że to jest wielkanocne. No i zbierak. Zbierak będzie ciężko znaleźć wielkanocny, ale postarajmy się. Wy widzowie oczywiście zostawiajcie łapy w górę. Myślę, że to będzie fajne. No i lotnia oczywiście wielkanocna, no to dajmy sobie taką. Także tu możecie zobaczyć cały mój set, no i ja już jestem gotowy. Few moments later. Ja już jestem w lobby, Eweli jeszcze w lobby nie ma. Zobaczcie, jakie tu są kozackie skiny. 68 osób w grze. Ewela, czy ty już jesteś? Tak, jestem. Ja zapomniałam jeszcze o kurczakach, jakichś kogucikach i takich różnych, ale tak jak myślałam, większość to właśnie pewnie będą kurczaczki, króliki, także mam dzisiaj przegwizdane. Ja standardowo lecę tutaj na sterowiec, sama się eliminuję i zaczynam poszukiwanie królika Rafy. Ja ogółem nie wiem, gdzie mam polecieć, ponieważ potrzebujemy macy, ryby i tak dalej. Ewela wie, że będę nosił ryby, ale ryby nosi każdy tak naprawdę, więc chyba tutaj z góry mogę powiedzieć, co będę robił. Także potrzebne mi jest dużo maców, dużo rybek i dużo broni, jakichś fajnych, jakichś złotych, wiecie, coś fajnego, żebym miał. Mamy pierwszą osobę i tutaj ja w ogóle zapomniałam o tym skinie. On rzeczywiście, on wygląda jak taka pisanka kolorowa, a Rafał jak wybierał skina, to powiedział, że coś będzie przesadą, czyli on wydaje mi się, że nie będzie miał takiego standardowego królika, chyba że ściemniał. Także zobaczymy. My na razie oczywiście robimy takie wstępne rozeznanie i zobaczymy, czy rzeczywiście jest... O! Tego skina Rafał ma i on mógł tego wybrać. Ej, tu w ogóle ktoś fajnie to wybrał. No ale zobaczmy, co tam u Rafała, jak mu idzie, a ja tutaj sobie robię wstępne rozeznanie. Jak możecie zobaczyć, ja już sobie tutaj powoli zaczynam łowić, ale jeśli chodzi, widzowie, o rybki, no to rybki mi same polecą, ale gorzej będzie oczywiście z broniami. Także Ewela, pierwsza karta podpowiedzi do ciebie leci. Łowię aktualnie, także możesz mnie szukać powoli. Ja przypominam oczywiście, karty podpowiedzi polegają na tym, że dwie są prawdziwe, jedna jest fejkowa, no i tutaj robimy sobie trochę żarty też z Eweliny czasami. To był żart, czy nie? No nie wiem, no ty się musisz domyślić, nie? Jak to nie był żart, to ja powinnam teraz szybko skipować i dać tam, gdzie jest woda. Ale tutaj zatrzymaliśmy się na tym króliku i w ogóle ja mam sentyment do tego królika, bo to jest, są pierwsze wielkanocne skiny i my razem z Rafałem sobie kupiliśmy te króliki. Ja tego, Rafał tego różowego i graliśmy duo na samym początku Fortnite'a. Pamiętam to. Ja też pamiętam te czasy, to były bardzo fajne czasy, te początki właśnie Fortnite'owe. Teraz też jest fajnie, ale to jest inaczej na pewno, nie? Niż kiedyś. Mamy tutaj z takiego skina pumę, kocicę i tak się zastanawiam, komu Wielkanoc kojarzy się z kotem? Rafał, czy tobie Wielkanoc kojarzy się z kotem? Czy z kotem mi się kojarzy? No nie, kojarzy mi się właśnie z królikiem, ze słodyczami, także w sumie nawet takie skiny słodyczowe też by w sumie pasowały. Co mi się jeszcze kojarzy? No na pewno jakieś jajka, nie jajka. Ja mam fajnego skina, na pewno. Ewela będzie na pewno zaskoczona. Czyli na pewno to nie jest Rafał, skoro jemu się puma nie kojarzy ze świętami. No nie, no kot na pewno nie. Nie ma takiej opcji, żeby kot się kojarzy ze świętami. Czy wam się, widzowie, tak dzieje? W sensie tak wam się kojarzy? Mamy pierwszego kurczaka i mi się wydaje, że Rafał na początku trollował i mówił, że będę zaskoczona i wydaje mi się, że on właśnie będzie jednym z tych kurczaczków, tylko tutaj jest problem. Jest wielki problem, bo tych kurczaków będzie dużo, ale patrzmy teraz w takim razie na plecaki i na kilof. Tutaj wydaje mi się, że plecak i kilof nie jest jakiś taki wielkanocny, więc idziemy do następnego kurczaczka. Po mnie się ktoś co dopiero bił, ale chyba z botem z tego, co słyszałem. Ewela, czy ty chcesz jakąś kartę podpowiedzi? Bo masz jeszcze dwie do wykorzystania. Chcę kartę podpowiedzi, czy jesteś kurczaczkiem. Nie jestem kurczakiem, ale ja ci dam swoje karty podpowiedzi, bo Ewela myśli, że to polega na tym, że ona mi pytania zadaje. Ewela, mogę ci powiedzieć, że jestem na Tilted Towers. Okej, to idę tam. Tylko nie wiadomo, czy to nie jest fake, pamiętaj o tym. To jest bardzo ważne, żebyś ty o tym właśnie pamiętała, że coś tu może być też fejkiem. Patrzcie się.
tutaj koło wykrzywionych wieży czarny taki królik. Pierwszy raz widzę w ogóle tego skina i wątpię, że dużo osób go będzie miało, a wydaje mi się, że Rafał raczej ma większość skinów, także tutaj mam jakąś podpowiedź, bo to niby nie jest na wykrzywionych wieżach, ale obok wykrzywionych wieży Rafał by zabrał takie bronie, bandaże. Rafał na pewno by nie zabrał bandaży, dobra, to nie on. Rafał nigdy nie bierze bandaży, jabteczki też nigdy. Co to w ogóle jest? Lamę, ktoś w ogóle tutaj ten upolował lamę, ale co to jest za wielkanocny skin? Niektórzy po prostu nie mieli wielkanocnych, więc wybrali najbardziej podobne pewnie, które im się kojarzą z Wielkanocą. Jak możecie zobaczyć, ja sobie tutaj kolektuję bardzo dużo fajnych rzeczy, żeby, wiecie, mieć później troszeczkę łatwiej niż inni. No bo wiecie, niektórzy tam sobie zbierają jakieś bronie, coś takiego, a my sobie po prostu skupiamy się teraz na macach, bo mace są mega ważne na sam koniec, więc zbieram dalej. O, tutaj jest pani króliczek z warkoczem. Rafał, wiem, że... właśnie miał takiego skina, ale ono ani nie ma plecaka, ani nie ma takiego kill-offa wielkanocnego, a Rafał, z tego co słyszałam, to lotnie kill-off plecak dobierał taki, żeby wszystko było wielkanocne, także szukamy takiej osoby. I tu jest ciężki, przyznam się, że ciężko i nie mam w ogóle żadnego tropu. Ryba, ale ma tutaj kurczaka i kill-off urodzinowy. Nie. Ja tu staram się zrobić coś fajnego, ale ziomek tutaj troluje trochę, ja nie wiem, co on to robi. Ziomciu. Czy my tego królika już nie obserwowaliśmy przypadkiem z tym kill-offem? Chyba tak. A mnie już obserwowałaś, jak myślisz, tak czy nie? Myślę, że nie. I niestety, ale nie wczytało mi wszystkich chyba. I powtarzają mi się osoby, także będę musiała poczekać na koniec, bo na przykład tu w ogóle co tu się dzieje? Wszyscy czołgami jadą. Trzy osoby czołgami, czy trzy czołgi jadą. Ja na pewno teraz sobie zbieram dalej macy, żeby mieć na później trochę, wiecie, dosyć dużą przewagę. Chociaż jak dogoni mnie jakiś czołg, to będę miał nie przewagę, a będę miał przegwizdane. Także ja się chyba będę chować po krzakach, bo w ostatnim customie właśnie dostawałem z czołgów. Nie wiem, który to był custom, ale no tak było. O, i tu już jest jakiś tro, bo mamy tu tutaj bronie, nawet fajne. Mamy rybki. Z tego co wiemy, Rafał łowił ryby. Czy chcesz kartę podpowiedzi, Ewela? Tak. Nie masz ryb. Mam ryby. Ale Rafał wątpię, żeby tak kampił w krzaku. Ale podsumuj sobie wszystkie rzeczy, które mówiłem wcześniej. No i domyśl się. Czy ty już mnie obserwowałaś, czy mogłaś? Podsumuj sobie. Dwie są prawdziwe. Nie jesteś kurczakiem, byłeś na Tilted Towers i masz ryby. I co mi to daje? Powiedz mi. No, dwie są na pewno prawdziwe, więc ty już możesz sobie niektóre skiny... można powiedzieć, z góry odrzucić, ale nie do końca. To nie jest kurczak, no ale wydaje mi się, że ty byś tak nie kampił w krzaku, tylko byś szukał. W ogóle mi tutaj jest na przykład taki fajny, kolorowy królik. Ty wybrałeś jakiegoś takiego skina, który z... nie będę w ogóle się spodziewała, że ty tego skina wybrałeś. Tu w ogóle sałatek ktoś nosi, także to na bank nie, Rafał. 58 osób. Ludzie tu zaczynają już sobie znajdować jakieś fajne lokacje. Ja na pewno problem mam taki, że tych maców no nie mam tyle, ile chciałem mieć. Ja obserwuję akurat osobę, która ma... 150 maców gdzieś około, no troszkę więcej, i jedzie sobie samochodem na górę gdzieś. I w ogóle ja nie wiem, jaki ma plan na siebie ta osoba. Chyba samochodem jeździć, bo ma tutaj paliwko. Ja muszę oszczędzać pewne rzeczy, ponieważ pewne rzeczy przydadzą mi się na sam koniec, więc tutaj muszę mieć to na uwadze, żeby tutaj, wiecie, sobie... O, dobra, pięknie! Ależ przepięknie się teraz stało. Ewela, nawet nie wiesz. Jednej rzeczy mi brakowało i sobie uzupełniłem ją za pierwszym razem. Ty, w ogóle patrzcie, tutaj bracia bliźniacy siedzą i Rafał na pewno mówił o rybkach, że musi oszczędzać rybki na koniec, a teraz jednej rzeczy mu brakowało, nie wiem, siorbo rybki i było, wziąłeś ją? Nie. Czasem się zastanawiam, czy ty nie widzisz czasami mnie. Czemu? Na przykład to rzeczywiście o to chodziło, to tak jest to prawda, prawda? I ty z góry wiesz, co ja robię. Czyś ja się tak czasem zastanawiam, czy ja kogoś nie mam tutaj gdzieś, no, że Ewela, wiecie. No bo jak mówisz, że musi coś na koniec zostać, a już nagrywamy któryś raz ten odcinek i każdy na koniec ma ryby, a ostatnio miałeś 12 ryb na koniec. A to nie o ryby chodziło akurat. Przecież powiedziałeś, sam się przyznałeś przed chwilą. Nie. Nieprawda. Dobra, mamy tutaj jakiegoś kurczaczka. Ej, ja nie wiem, to jest zbyt ciężkie ta kategoria, że wielkanocne skiny. Zobaczmy, jak wygląda strefa. Strefa jest tutaj na lodowym. To są tereny Rafy, także tutaj czuję, że może być winek. Jeżeli jeszcze Rafał się tam cieszył, bo mu tam czegoś brakowało i to ma, wymyślę, że jakaś pompa dobra. To wyleciała mu jakaś pompa dobra, czy jakaś broń. Ja czuję, że może być problem, tak szczerze, bo ja oczywiście nie mam strefy. Gdzie bym ja miał strefę? Ja zawsze nie mam strefy, widzowie. Zawsze na samym końcu tą strefę łapię, nie? W sensie no. No wiecie, o co mi chodzi. Zawsze na samym końcu muszę tak jakby dochodzić do tej strefy. Dochodzić i tak cały czas w kółko. Masakra. Ja teraz obserwuję nowe osoby. Na szczęście mi się tutaj już odblokowało. Mamy tutaj kurczaczka i tutaj mamy króliczka w krzaku. Królik ma słabe rzeczy, nie ma rybek, a Rafał z tego co mówił... Dobra, czyli teraz skipujemy i kto ma ryby? Tutaj ma ryby. Rafał, czy ty siedzisz w strefie? Czy mi się wydaje? Nie siedzę. Boję się najbardziej czołgów. Naprawdę. Tego się najbardziej boję, Ewela. Tutaj gościu, wiesz co ma? 6 apteczek. Spray,
14 bandaży i 4 rybki i będzie grał poza ten, poza strefą. Nie ma ktoś rakietnic, żeby te czołgi porozwalać? Zróbcie coś z tym. Ja tu widzom na Discordzie podpowiadam, co robić, żebym ja miał łatwiej, bo jak ktoś mnie zaraz odnajdzie i mnie po prostu wystrzela, że tak powiem, no to będzie po mnie. Tutaj mamy lamę, która prawie wybucha w czołgu, ale nie ma ona rybek. Ja teraz szukam kogoś, kto ma rybki. Kurczak ma 2 rybki, ma rakietnicę, impulsy... Ten kilow, nie wiem, czy jakiś jest taki wielkanocny. Chyba nie. Ja kogoś tutaj u mnie słyszałem. Jakie ktoś tu ma bronie, ja cię kręcę. Skąd oni takie bronie biorą? Nie wiem, ale ja chciałbym mieć przynajmniej jedną dobrą brońkę, żebym mógł, wiecie, czymś strzelać, bo ostatnio pamiętacie, że miałem samą pompę? Albo nie pamiętacie? Ej, nie ma nikogo z rybkami. No bo nie wiadomo, czy ja mam rybki, Ewela. Przecież powiedziałeś, że masz rybki. Aha, to mówiłem, dobra, to mówiłem tak na poważnie, zapomniałem. Dobra, mamy to jajko, tutaj jest. Harpun i rybki. Tylko z czego byś się tak cieszył? Dobra, dostał. A ten właśnie strzelało to jajco i przed chwilą dostał gość. No widzisz, jakie celne jajco? Ale musisz też, Ewela, pamiętać o tym, że tu cały czas się teraz ktoś bije, więc to nie jest takie, wiesz. Ale no nie, akurat w danym momencie ktoś dostanie, nie? No oczywiście, że nie, oczywiście, że nie. A kogo obserwujesz teraz? No jajco czekoladowe. Jajco czekoladowe. Tam jest za duża głowa w tym jajcu czekoladowym, więc... Ja bym takiego nie ubrał skina. Mamy koguta i jest pompa fioletowa i to, czego szukałeś, czyli jump pad. No i widzisz, Ewela jednak tutaj ostro widzę, no ale... Gdybyś tak nie mówił teraz spokojnie, jakby się coś takiego stało, ktoś samochodem w niego wjechał. Ale maców nawet dużo, teraz padem ucieka. I taka lotnia, kura, lotnia jest fajna, fajny kilo, skin, wszystko pasuje do siebie. Muszę mieć tutaj oko na to, 19 osób jeszcze... Nie, dobra, on padnie teraz. 28 osób. Tu jeszcze kurczak ma i te impulsy, ale ten ekwipunek mi jakoś nie pasuje do Rafa. Może ta rakietnica? Nie, bo tu mało amu, a Rafa powiedział, że ma dużo amu, także to nie on. Tak, ja mam bardzo dużo amunicji. Ej, w ogóle, widzowie, ja się tak zastanawiam czasem, czy my musimy za każdym razem na tym customie grać taki turniej, że tu tyle osób jest spoconych. Ja nie wiem. Widzowie, wbijajcie na Discorda. Zapraszam na odcinki na Discordzie. Możecie pograć takie customy, bo tu normalnie sami dojeżdżacze ostatnio. O, patrzcie tam, jaki spocony ziomek, no. Ja nie wiem, który tu ty jesteś, a 16 osób do końca. Jedynie tutaj to jajco. Jajco? Czemu z wielkanocą ci się sztućce kojarzą? Jakie sztućce? Że zjesz jajco. Nic nie będziemy jedli, nic nie będziemy jedli. I w ogóle jaka już mała strefa, jeszcze 26 osób. Rafał, czy ty jesteś za strefą? Ja jestem w strefie, Ewela. Ja jestem w strefie cały czas. Było tak blisko, żeby wyeliminować tego ziomeczka. Pierwszy raz taki skin z kurczaczkiem na plecach, ale kozak. Ej, to jest kozackie. No fajnie ktoś to wymyślił, ale wątpię, żeby Rafał takie coś wymyślił. Ha! A co, bo ja jestem jakiś gorszy? O co ci chodzi, Ewela? Ładnie to tak? Mamy nowego skina, tego jeszcze nie obserwowaliśmy, ale wydaje mi się, że to na pewno nie będzie Rafał. Taki różowy, kilofy, fajny pod względem kolorystycznym, ale wydaje mi się, że Rafał nie miał tyle czasu, aż żeby ustawić coś takiego fajnego. Czy to jest żart, że wszyscy, widzowie, wszyscy mi uciekają? Ej, zostało 10 osób do końca. Patrz, Rafał ma tego skina. Którego? Takiego królika kolorowego. Tak może być. Dobra, chyba jedynie to jajco mi pozostaje, żeby obstawić na to jajko. Bo jak nie, to nie widzę tutaj żadnego takiego godnego kandydata. La, 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 ale jest pięknie. Jest bardzo pięknie, myszka mi nie chodzi. Widzowie, coś mi się psuje klawiatura, a teraz mi się coś psuje myszka. Dobra, wydaje mi się, że to jest Rafał, bo Rafał mówi, że jest pięknie, a ta osoba ma rybki, ma fajnego shotguna, pompę, fajno, dużo ma bardzo masu, więc wydaje mi się, że to może być właśnie Rafał. 6 osób zostało, tutaj mało amunicji, a zobaczmy, czy ten jeszcze ma dużo tych. Ta jajco ma dużo amunicji, 535 amunicji ma, dobra, i 100 coś do shotguna. Ale dymy tu się dzieją, dymy totalne, widzowie. Przydałoby się jeszcze coś fajnego tutaj zabrać. Dobra, 4 osoby do końca i muszę obstawić już na 100%, który to ty, a jak źle obstawię, to przegrywam. O, Rafał ostatnio mi pokazywał, że tak się da właśnie na daszek przeskoczyć. Jak? No ale tak każdy przeskakuje. Nieprawda. Obstawiam, że jesteś jajcem. Czekoladowe jajce, ale jajco na plecach. I tak edytujesz ty się w dół. Dobra, to jesteś chyba ty. Jak ja dobrze obstawiłam, to po prostu... Jak ty dobrze obstawiłaś, to ja nie mam pytań. Ty w każdym odcinku ostatnio dobrze obstawiasz. Ej, ale naprawdę, jak dobrze obstawiłam, to ja nie wiem. Ej, jednak jestem spocony czasami, tylko jakbym miał więcej klatek... No, oj. Czyli co, nie więcej maców. A ty obstawiasz kogo w końcu? No to jajko, już 7 osób zostało. Wow, tutaj to jajco koksić, to ty Rafał? Nie, no ja bym tak nie grał w życiu. Tak, Rafał też się tak w dół edytuje.
Oj, Rafa, masz problem. Ajajajajajaj. Dobra, to jest chyba Rafał. No to jestem ja, ale jak wygram, to przegrywasz. Nie, ale ty jesteś, masz sztućce kilo? No. Co ty gadasz? Ja wygrałam znowu ten odcinek, ale jaja. Rafa strolował. A, no gin! Gdzie on jest? Ej, jego tam nie było, no! Helix, ty cholero, no! Ale ja znowu wygrałam! Ja my, to było takie ciężkie i tak żytnie! Co to za spoceńce, widzowie? No co, muszka Maja jakaś? Co tu się dzieje?